Szanowni Państwo, widzowie Onet Rano, Jan Wojciech Piecharski, były ambasador Polski w Izraelu. Dzień dobry, panie ambasadorze. Szukamy osoby, która na poważnie podejdzie do tematu, bo sam pan widział, że człowiek z aż dziennika, no to nie jest nic poważnego. Może w dzisiejszych warunkach to jest jedyny sposób, żeby jakoś przeżyć ten kryzys. Poproszę o pas. Cytowałem właśnie pana wczorajszego tweeta do prezydenta Andrzeja Dudy. Pull up i train ahead. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby miał zawetować ustawę, która na świecie pozbawiła nas już nawet pół przyjaciela. Znaczy, mamy mieć powtórkę ze Smoleńska, tak? Z katastrofy. No, może nikt nie będzie ginął, ale myśli pan, że widowiskowo to będzie tak samo? No, widowiskowo jest to, muszę powiedzieć, dramat, wizerunkowo. Mhm. I jest to szalenie smutne. No, ale niestety zarządzanie kryzysowe wiadomo, że jest, że może być prowadzone wyłącznie z Nowogrodzkiej, bo okazuje się, że ani premier, ani parlamentarzyści nie mają w tej sprawie wiele do powiedzenia. Muszę powiedzieć, że kiedy patrzyłem na miny osoby numer 3 w kraju i 4 pana marszałka Karczewskiego i potem pana premiera w czasie orędzia, to widziałem ludzi strasznie przybitych kryzysem, który ich dopadł, a na którego rozwiązanie nie mają praktycznie żadnego wpływu. Oni widać, że się bardzo źle czuli i bardzo nie wiedzieli, co z tym zrobić. Ale co, mówią rzeczy, których normalnie by nie powiedzieli, ale ktoś stoi z pistoletem z tyłu umownym i mówi im, słuchaj, jeżeli powiesz pół słowa i przepraszam, to cię odstrzela? Dramat polega na tym, że wydaje mi się, że oni naprawdę mówią słowa, do których nie są przekonani. Mhm. Że oni mają pełną świadomość tego, że ta burza, która się rozpętała wobec Polski od Jerozolimy aż po Waszyngton i również w Europie Zachodniej są już szereg bardzo negatywnych opinii i w Kijowie, oczywiście radość jest w Moskwie, to mówię, chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest tak szkodliwe dla Polski. Wszystko w rękach pana prezydenta. Czy zdobędzie się on na to, żeby zyskać czas, żeby próbować rozegrać to i w międzyczasie znaleźć jakieś rozwiązanie. Wydawało się, że jest takie poszukiwanie. No ale niestety okazało się, że jest zupełnie inaczej. Tylko i Izraelczycy czują się wprost, jak powiedziała była minister spraw zagranicznych, jakby ktoś w twarz im napluł. Ale dlatego, że jak zadzwonił do Netanyahu premier Morawiecki, to mu powiedział, słuchaj, jeszcze jest okazja, popracujemy nad ustawą, a nie popracowali i Senat ją przyjął tak, jak była? Nawet nie wiem, kto do kogo dzwoni w każdym razie. Po tej rozmowie telefonicznej komunikaty były dość rozbieżne. Trochę inaczej przedstawiała to strona polska, a trochę inaczej Izraelczycy, no ale oni liczyli na to, że porozmawiamy o tej ustawie. Mm-hmm. A tymczasem u nas jest tak, jak też pozwolę sobie zacytować tweeta, Karczewski, lekarz medycyny, prawda? Robimy operację. Przeprowadzimy operację, zwołamy konsylium i ustalimy, jaka jest diagnoza. No nie, najpierw trzeba postawić diagnozę, potem dopiero działać. I podobnie tutaj w tej sprawie. Jeżeli jest konflikt wokół ustawy, to siądźmy, porozmawiajmy, zanim jeszcze atrament na tej ustawie nie... To nie z drugiej strony, czytam dzisiaj, że kiedy był sekretarz stanu USA, szef amerykańskiej dyplomacji, tutaj w Warszawie i było z nim spotkanie, to temat tej ustawy już się pojawił i można było zrobić z nią jeszcze wszystko, a nie zrobiono z nią nic. Czy w taki, rozumiem, że to ostre, no bo w języku dyplomacji to, co powiedzieli Amerykanie do nas, to jest co najmniej ostra rzecz, prawda? Bardzo. I to, co wczoraj powiedziała rzecznika Departamentu Stanu, to ona potwierdziła właśnie, że jesteśmy w kontakcie, ale my już kiedy sekretarz Tillerson był w Warszawie, rozmawialiśmy o tej sprawie. No, lekceważymy... Ale co to jest Ameryka? Partnera, który, panie ambasadorze, Ameryka, Izrael, dajcie spokój, poradzimy sobie. No. Strategicznym sojusznikiem. Śmiał się Rafał, że tak naprawdę okaże się za parę tygodni, że naszym najbliższym sojusznikiem jest Moskwa. Oni będą tak nas kochali z uwagi na to, że robimy dla nich tak cudowną robotę, że wszystko dla nas zrobią. Znaczy, nie zgodziłbym się z tym, że nas będą kochali, ale na pewno będą kochali rządzącą ekipę, która robi wszystko, żeby skonfliktować się z największymi partnerami. W Unii Europejskiej, w NATO, jak Stany Zjednoczone, no i z Izraelem, którym, wie pan, no był pan. Ja byłem ambasadorem w Izraelu, ale ja... Ale to jest ważny kraj, ja w ogóle jego można znaleźć gdzieś na mapie świata, czy nie? Ja nazwałem swój wyjazd do Tel Awiwu, że to jest w mojej karierze dyplomatycznej jewel in the crown, czyli perła w koronie.
na zakończenie swojej kariery, a jednocześnie jako bardzo ważną placówkę, bardzo ważną z punktu widzenia i polsko-izraelskich stosunków, i polsko-żydowskich stosunków. Nie zgodzę się, panie ambasadorze, pół żartem, pół serio, nie mamy tam teraz ambasadora i żyjemy. No nie mamy ambasadora i żyjemy, ale mamy tam charge d'affaires. Uważam, że teraz powinna w trybie bardzo pilnym być podjęta procedura wysłania ambasadora tam. I to wcale nie jest takie skomplikowane, dlatego że minister Magierowski, jeżeli on ma być kandydatem, wszystkie clearance służb na pewno już posiada. I wystarczyło tylko wystąpić agrément do rządu. Kto ma to zrobić, skoro oni nas nie słuchają? No? No to powinien zrobić eksperymentalny minister, bo on rozpoczyna procedurę, on stawia wniosek. Tylko że niestety no, ten eksperymentalny minister w tej sprawie nie widać go w ogóle. Ja zacząłem się, kiedy zacząłem tęsknić za Waszczykowskim. Przepraszam. Pojadę pod MSZ w takim razie za chwilę, ale ma pan rację, że za chwilę okaże się, że Waszczykowski to był mistrz świata. Może nie w dyplomacji, ale mistrz świata na stanowisku szefa dyplomacji. No. Bo dyplomatycznie leżymy i kwiczymy, prawda? No rzeczywiście. Muszę powiedzieć, że nie mamy tam ambasadora, ale mam wielu ambasadorów w wielu krajach. Ja osobiście bym się czuł bardzo niekomfortowo, dlatego że uważam, że znaczy, takie wypowiedzi, jak wypowiedzi pani Marii Anders, no, pokazują, że nawet w kręgach bliskich ekipie rządzącej jest dużo rozczarowania i przekonania o złym postępowaniu, o złej taktyce i niepotrzebnym konfrontowaniu się, jeżeli nie z całym, to przynajmniej z połową tego świata, na którym nam powinno zależeć. Uwielbiam to pana milczenie i ta mina i to kiwanie głową mówi pan, więcej niż nie jedno słowo. W 1989 roku w MSZ-cie pracowałem nad wznowieniem stosunków dyplomatycznych. I wiem, że od tego czasu naprawdę bardzo wiele zrobiono i w poprawie relacji państwo-państwo, i w poprawie również relacji ludzi do ludzi. My żeśmy pracowali i udało nam się wprowadzić poprzez kontakty z nauczycielami wyjeżdżającymi z młodzieżą żydowską element pomocy Polski dla ofiar Holokaustu, dla Żydów. O tym oni również mówili wtedy, kiedy zabierali tą młodzież do Oświęcimia. Teraz mamy sytuację taką, że minister Bennett Naftali wydaje dyspozycję, przeprowadzi specjalne lekcje, w którym pokażemy współudział innych krajów, w tym również Polski, w Holokauście, we współpracy z Niemcami, tej eksterminacji Żydów. A jednocześnie ostatnio, jak byłem w Izraelu na takim wyjeździe, kiedy dziennikarzom próbowano pokazać, że to jest naród, który się fajnie otrząsł jakby z historii, problemów historycznych i stawia na nowe rozwiązania, startupy i tak dalej, to podkreślano, że to jest, tam się wiele rzeczy udaje, dlatego że to jest mały kraj, bardzo doświadczony przez los, więc oni nie wiedzą, jak długo będą istnieli, więc robią wszystko dynamicznie, są odważni. Jednocześnie jest tak, że pewne rzeczy udaje się załatwić szybko, bo mama zna ambasadora, ambasador zna ministra i tak dalej. I to nie chodzi o kumoterstwo, ale o pewną bliskość narodową, więc zarządzanie takich lekcji to jest sekunda, to co się tutaj dzieje to jest sekunda i to trafia do każdego prawie obywatela. To nie jest tak, że to się niesie tylko w intelektualnej elicie Tel Awiwu albo Jerozolimy. Wie pan, nie ulega wątpliwości, że Izraelczycy i Żydzi rzeczywiście są wyspecjalizowani w tym budowaniu kontaktów i wykorzystywaniu kontaktów. Na przykład mówi się o nim, że są mistrzami inżynierii finansowej. Na czym polega inżynieria finansowa? Ano trochę podobnie jak w Ziemi Obiecanej. Ja nie mam nic, nie masz nic, we trzech zróbmy świetny interes. Bo potrafimy zbudować kontakty i przekonać ludzi do tego, żeby nam powierzyli swoje środki, że my zbudujemy coś wartościowego, coś dobrego. W polskiej deweloperce na przykład jest bardzo dużo firm z kapitałem z kapitałem obcym, aranżowanym przez specjalistów i finansistów z Izraela. Mówi pan, że w 89 trzeba było zaczynać budować stosunki polsko-izraelskie. Dzisiaj jesteśmy w podobnym momencie? Wie pan, ten 89 rok wznowienie stosunków dyplomatycznych jednocześnie pokazał, że te 20 parę lat naszej nieobecności w Izraelu to był bardzo stracony czas dla stosunków polsko-żydowskich, polsko-izraelskich. W tym czasie Niemcy, fundacje niemieckie,
finansowały prace historyczne wspólne z historykami izraelskimi i następowało, powiedziałbym, takie trochę relatywizowanie odpowiedzialności Niemców za Holokaust. Jest odpowiedzialność nazistów za Holokaust. Nie ma odpowiedzialności niemieckiej. I to jest dość powszechne. Natomiast wtedy, kiedy zarzuca się coś nam, mówi się oczywiście o odpowiedzialności państwa polskiego, narodu polskiego. I pod tym względem inicjatywa rządu, żeby coś w tej sprawie zrobić, wydaje się, że miała i ręce i nogi. Tylko że przystąpiono do tego niestety bardzo nieudolnie. Jeżeli taki przyjaciel i zwolennik Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest pan mecenas, premier Jan Olszewski, mówi wprost, że to jest ustawa, która z prawnego punktu widzenia jest jednym wielkim bublem, to ktoś powinien sobie to wziąć rzeczywiście do serca. Ale kto, Patryk, serca. Jaki ma sobie wziąć? On nie ma, znaczy ma serce, ale nie weźmie, no. Nie kto? Zmieści mu się. Wie pan, no dramat... Tam ego przyciska dramat troszeczkę polega na tym, że mamy blokersowego prawnika, który pracuje nad jedną z najważniejszych ustaw, które wywołały taką burzę wokół Polski, że powinno się jak najszybciej od tego odsunąć. No niestety on, jak tylko zobaczy czerwone światełko na kamerze, to natychmiast musi to gadać. Jest. I to niestety dokładnie gada być może w sposób, który części wyborców pisowskich się podoba. Tak, nie będą tutaj nam pisać ustaw. No, ale... Tylko że my przecież też żeśmy zabiegali w obcych parlamentach o to, żeby one podejmowały decyzje korzystne dla nas. Jak chociażby wtedy, kiedy trzeba było pracować z kongresmenami amerykańskimi, żeby oni zagłosowali za przyjęciem Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Nikogo nie oburza to, że my się oburzamy na prawodawstwo litewskie w sprawie pisowni polskich nazw. Też nam to nie odpowiada i nikt nam nie zabrania tego mówić. Także my się oburzamy, że Żydzi, których to bardzo dotyczy, bo to dotyczy między innymi świadectw, które ci, którzy są uratowani z Holokaustu, świadczą, które opowiadają, w których między innymi są również krytyczne uwagi pod adresem całego szeregu zachowań polskich obywateli. Panie ambasadorze, widzimy, jak to wygląda i rząd próbuje robić różne rzeczy, a to nagrywa orędzie premiera źle tłumaczone, a to walczy na każdy możliwy sposób. Ma pan dla nich jakąkolwiek radę, taką, którą mógłby im pan posłać w świat, żeby zaczęli od czegoś, co pozwoli im, co takiemu tonącemu da koło ratunkowe? Wie pan, takie orędzie premiera w wykonaniu człowieka, który jest, powiedziałbym, światowym człowiekiem, powinno być wygłoszone po polsku i kilka zdań powiedzianych do świata, po angielsku, do społeczności amerykańskiej, izraelskiej, na zagranicę, również do mediów. Tak to robią politycy za granicą. Netanyahu, jak potrzebuje przekazać message, to mówi po hebrajsku do swoich, ale jednocześnie w tym samym przemówieniu mówi po angielsku, po to, żeby był usłyszany na świecie. I oczywiście mógł to zrobić również pan Morawiecki, ale widocznie zależy im wyłącznie na oddziaływaniu na opinię wewnętrzną. Tylko że ta opinia wewnętrzna, na wyborcę krajowego. I ten krajowy wyborca dzisiaj to jest też takie budzenie demonów antysemityzmu, bo to, co się dzieje wokół jest całej tej sprawy, to pokazuje, że tak jak pan mówi, w 89 roku zaczęła się jakaś walka, także nad zmianą naszego myślenia o Żydach. I kiedy wszystko już wyglądało normalnie, to się dzisiaj, patrząc na internet, okazuje, że to było tylko tak troszeczkę, ten antysemityzm został zamieciony pod dywan, a dzisiaj jak się ten dywan podniesie, to tam jest tylu antysemitów, że świat ich nie widział w ostatnim czasie w Polsce. Muszę powiedzieć, że artykuły, które ukazują się w prasie jedynej słusznej. Nie, w prasie anglojęzycznej w Izraelu, bo tą czytam. Zawierają cały szereg takich wezwań do tego, żeby spokojnie, nie obwiniajmy Polaków, bo to ich tylko dodatkowo denerwuje. Ale obudziły się demony w internecie. No, to, co się pokazuje w internecie izraelskim z jednej strony, czy też szerzej mówiąc żydowskim, a z drugiej strony w polskim internecie, no to dowodzi o tym, że podskórnie te nastroje z jednej strony antysemickie, z drugiej strony jednak duże nastawienie takich antypolskich tendencji reakcji jest również bardzo żywe. I teraz kopać się z tego będzie bardzo trudno. Właśnie, ale był pan tam, współpracował pan z nimi. Jak z nimi rozmawiać, żeby w tak napiętej sytuacji, kiedy ten kryzys i te nerwy są tak duże, jednak chcieli słuchać? No, przede wszystkim nie prawić im banałów o tym, że nie było w Polsce antysemityzmu. No bo nie było. Bo to... A co pan będzie tu opowiadał? Nie było, panie ambasadorze.
Koniec cytatu. No. Takie zdanie oznacza koniec rozmowy po prostu, bo trzeba przyjmować do wiadomości pewne ich argumenty, pokazywać skomplikowaną sytuację, która była w czasie II wojny światowej, pokazywać, że Polska była również wielką ofiarą hitleryzmu, jednocześnie pokazywać, że w tej bardzo trudnej sytuacji było cały szereg bardzo szlachetnych zachowań i ludzi polskich, i również instytucji, które państwo polskie podziemne powołało po to, żeby Żydom pomagać. I wykorzystywać ludzi, których można było tam pokazywać. Między innymi pana ministra profesora Władysława Bartoszewskiego. Ja muszę powiedzieć, że nazwiska, które padły w tym zespole do dialogu prawno-historycznego, tak to chyba zostało określone, są nazwiskami, które mnie bardzo niewiele mówią. Ja bym chciał, żeby tam były nazwiska również, które Izraelczykom coś powiedzą, że to są ludzie, którzy tam również będą mieli określone uznanie i szacunek. No nie można powoływać takiego zespołu ze strony polskiej, w którym w gruncie rzeczy nie ma nikogo ze środowisk badaczy historii stosunków polsko-żydowskich. Ani z Żichu, ani z Muzeum Polin nikt tam nie został do tego powołany. No ale to się wydaje oczywiste. Ja myślę, że taka osoba jak pani Maria Anders na przykład byłaby odpowiednią osobą, bo ona pokazała, muszę powiedzieć, rzadko jej słuchałem z przyjemnością. Tym razem natomiast słuchałem rzeczywiście kobiety, która zdaje sobie sprawę z tego, ile szkody wyrządziło to procedowanie całej tej ustawy, ale jednocześnie pokazuje bezsilność polityków pisowskich, którzy są tak zdyscyplinowani przez Nowogrodzką, że mimo tego, że składają takie uwagi, to potem głosują za. Tak jak pani Pawłowicz mówi, ustawa jest niekonstytucyjna, ale podnosi rękę za tą ustawą. Słusznie. Podobnie pani Maria Anders, czy nawet pan Rulewski, który nie, chociaż mówi, że wczoraj ustawa jest zła, ale... No, ale wczoraj widziałem... Ale zagłosował za. Tak, ale widziałem wczoraj tłumaczenie w przypadku pana Rulewskiego i to wygląda na to, że sytuacja nie jest tak oczywista, ale zastanawiam się też nad takim podobno makiawelicznym pomysłem, że idziemy teraz, tak jak pan mówi, terrain ahead, pull up i tak dalej, ale lecimy po prostu na śmierć i w ostatnim momencie, i to też już decyzja Nowogrodzkiej, Andrzej Duda jest tym wspaniałym, który wetuje nagle. I to jest, myśli pan, że to jest jedyne koło ratunkowe, no, jedyna szansa dzisiaj? Tak, to spekulowało ostatnio pani Dominika Wielowiejska, że byłaby to gra Nowogrodzkiej, gra prezesa na teraz gramy z twardym elektoratem, potem wrzucamy Dudę, prawda, żeby uspokoił to, no ale jednocześnie Duda musi wziąć pod uwagę, że wprawdzie może to go uratować, że będzie kandydatem na drugą kadencję, ale z drugiej strony ten twardy elektorat zacznie na niego pluć, nie tylko w internecie, ale być może również i zacznie się od niego odwracać przy urnach wyborczych. Czyli nie ma wyjścia. Czyli nawet pana apel powinien być niewysłuchany, jeśli pan prezydent chciałby porządzić jeszcze to. Nie, chciałbym, żeby on został wysłuchany. Ale tylko z drugiej strony, nawet takie weto w sytuacji końcowej, już ostatecznej, no bo nie ma innego wyjścia dzisiaj, to powiedział pan, że to jest taki blamasz, który będzie bardzo trudno zmyć. To jedno weto uratuje twarz Polski? To już będzie cerowanie podartych ciuchów, dlatego że, jak się mówi popularnie, mleko się rozlało i niestety, ale... Mowa o polskich obozach koncentracyjnych, o polskich obozach śmierci dopiero teraz zaczęła żyć swoim życiem. Panie ambasadorze. A nie było tego. Radziliśmy sobie tego drogą poszczególnych interwencji dyplomatycznych. Bardzo dziękuję jak zawsze za spotkanie. Mam nadzieję, że czuł się pan z nami bezpiecznie, prawie jak za czasów MSZ-owskich. Wszystkiego dobrego i spokojnego dnia. Do zobaczenia, panie ambasadorze. Jan Wojciech Piekarski, były ambasador Polski w Izraelu. Mistrz dyplomacji, jak państwo widzieli i słyszeli, zawsze z przyjemnością go słucham, z nim rozmawiam.